Każdego roku na świecie marnuje się 1 300 000 000 ton jedzenia. Jak można to powstrzymać? Proponuję zacząć od siebie. Przypominacie sobie, kiedy ostatni raz wyrzuciliście do kosza ser lub jogurt, ponieważ właśnie upłynęła data jego ważności? Prawdopodobnie nie tak dawno temu. Okazuje się, że to my, konsumenci, jesteśmy największymi grzesznikami, jeśli chodzi o marnowanie żywności. W samej Unii Europejskiej z 88 milionów ton wyrzucanej żywności ponad połowa pochodzi z naszych stołów. Smutnym faktem jest to, że podczas gdy Europejczycy marnują jedzenie, na świecie głoduje ponad 800 milionów ludzi. Ale pojawiają się w Unii nowatorskie trendy. Francja była pierwszym krajem, który zabronił supermarketom utylizacji żywności wycofanej ze sprzedaży. Zgodnie z prawem ma być ona przekazywana bankom żywności. Tymczasem każdy z nas może coś zrobić, aby jedzenie nie trafiało do kosza. Pilnujmy dat przydatności produktów i pamiętajmy, że określenie należy spożyć do to nie to samo, co najlepiej spożyć przed. A na zakupy chodźmy z listą, tak aby kupować to, co naprawdę jest nam potrzebne.